Babcio Chmiel, najpopularniejszy autor komiksów w Polsce, wybitny rysownik, grafik, publicysta i największy autorytet dla wielu pokoleń polskich twórców komiksu. Postać kultowa myślę dla bardzo wielu, dla mojego pokolenia z całą pewnością autor y, równie kultowych jak sam autor komiksów o Tytu Romku i Atomku. Pokolenia tak naprawdę te komiksy czytały, nawet znam takich, którzy na tych komiksach uczyli się czytać y, no to jest dobry sposób, żeby uczyć się czytać też w ten sposób. No wielce odchodzą. To rzeczywiście Piękny Wiek, szkoda, że kończy się pewna epoka, no ale jednak ta spuścizna kilkudziesięciu lat zostaje, zostaje również w naszej bibliotece. Także ci wszyscy, którzy kochają komiksy, a są tacy, bo trzeba pamiętać, że przecież te komiksy teraz po latach, te i nie tylko te przeżywają swoistego rodzaju renesans, ludzie sięgają po komiksy, więc zapraszam również do biblioteki, mamy w naszych zasobach ci, którzy może czytali bardzo dawno, ci, którzy nie czytali w ogóle, można przyjść, wypożyczyć i trochę poczytać. Henryk Jerzy Chmielewski urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, później w drugiej połowie lat 40. ubiegłego wieku, tworzył jako rysownik bajkowe opowieści takie jak Świat Przygód i Świat Młodych. Jednak największą sławę i rozgłos przyniosła mu seria komiksów Tytus, Romek i Atomek, ukazująca się od 1957 roku. To właśnie postać szympansa Tytusa połączyła kolejne pokolenia, które poznawały przygody trójki zwariowanych przyjaciół, z którymi związanych było wiele przygód, od zwykłej szarej codzienności do podróży kosmicznych. Tappcio Chmiel często osobiście pojawiał się w komiksach o przygodach Tytusa de Zu i jego dwójki przyjaciół jako postać o tym samym pseudonimie. Pomimo trudnych czasów PRL-u, w jakich przyszło mu tworzyć, udało mu się pokazać bajkowy świat, w który uciekali młodzi czytelnicy, aby oderwać się od szarej rzeczywistości, co sprawiło, że zapisał się w ich pamięci. To znaczy, ja myślę, że, że książka, komiks chyba y, może jeszcze bardziej kształtował pewnego rodzaju wyobraźnię. Można oczywiście można próbować było się przenosić w tamten świat, który, który był przecież pozbawiony jeszcze takich nieco innych bodźców, które, które mamy obecnie. Przecież kiedy wychowywaliśmy się, kiedy czytaliśmy te komiksy, nikt jeszcze tak naprawdę nie myślał o internecie, więc to rzeczywiście budowało, budowało naszą wyobraźnię i myślę, że to było bardzo fajne. Szkoda, że ten czas z jednej strony tak trochę przechodzi już do lamusa historii, no ale takie są, takie są prawidłowości rozwoju naszej cywilizacji. Henryk Jerzy Chmielewski był za swoją pracę i dokonania wielokrotnie nagradzany, odznaczony m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Medalem i Zasłużonym Kulturze Gloria Artis. Artysta zmarł w wieku 97 lat.